Unboxing. Pierwsza paka 2022 roku. Jej! A tam w środku Bazgrole totalnie, od wydawnictwa Bazgrole. Jestem podekscytowany, gdyż chciałem dostać zawsze te komiksy, ale zawsze umykały mi. Zawsze wyczerpywały się nakłady, bo były niskie, to komiks jest zależny. Tu mamy paczka, karton, fajnie, starannie zapakowane. Zabrałem noża, to był błąd. A zobaczymy, co zostało zapakowane. I nagle ta wspaniała wiadomość, idzie wydanie zbiorcze. No po prostu... Tak, tego chciałem. Wszystkie trzy części, plus jak się okazało, to będzie bardzo totalne wydanie. Nie tylko więcej, jakie mięciutkie, jakie przyjazne. Uwielbiam komiksy niezależne, zrobione w takiej przyjaznej formie, gdy jest tego dużo, naprawdę dużo. Już podniecam tym wszystkim. Ojejku, jejku, jejku. Ach, papierek opakowany. Są te charakterystyczne. Ojejku, to się fajnie błyszczy. Nie wiem, czy będziecie, zobaczycie to. Postaram się wam pokazać to. Ale ładnie pachnie. Dziwny zapach. Chyba Fili jarał przy tym, jak to pakował. Albo coś innego robił. Ale świetna okładka. No to jest to totalna okładka. Bazgrole totalnie. Filip Phil. No właśnie, autor Bazgrole, który stworzył bardzo dużo postaci i bardzo charakterystyczne rysunki. Właśnie te rysunki miały wiodły, tak? Zaruczyły. Bardzo je lubię. No i to jest komiks czarno-biały, tak, tak, bo tu mam zawartość. Wow, to jest drugi egzemplarz z 200, mam drugi egzemplarz z 200. I to jest, co tu jest? Jakiś certyfikat in Comics We Trust. Wow, to jest 3D. Świetnie, masakra. Wrocław, Breslau. No, to jest cała historia. Jest gdzieś spis tego, co jest zawarte w środku, bo to jest nie tylko jedna. Dodatki, ojej, dodatków wam pokażę właśnie. O, może to jest tak dobre. No właśnie, to jest Filip Phil. O, to pana też poznajecie, tak? Rob Leśnicki. Cichy Bob Sienicki. To jest świetne. O właśnie, bo tu jest spoceni, tam jest kilka komiksów zawartych, to już jest koniec. Definitywny. Nie, dlaczego mówicie koniec? Myślałem, że będziecie tworzyć dalej. Och, piękne. Czarno-białe komiksy z bardzo artystycznymi rysunkami i stąd też się wywodzi Złoty Kurczak. O, ta postać Nagrody Niezależnych Komiksów. Jeden z komiksów, który był pod naszym patronatem. Black Hound otrzymał za debiut Złotego Kurczaka. Wiele innych otrzymuje. Sorry, żądam od tyłu, ale tak specjalnie, żebyście nie znali fabuły. Dużo akcji, dynamiczne jest, bardzo charakterystyczne rysunki i to jest pewnie bardzo śmieszne, bo tu się nic nie maczał palce, to musi być śmieszne. Zresztą Phil też jest dobry. O właśnie, i Philu tu robi wstęp, no właśnie. O, Filip Phil Wiśniowski. Jego dzieło życia pewnie, a udało mu się to zrobić w tych czasach pandemicznych, gdzie braki papieru. I nie mogę przestać dotykać tego. O właśnie, tu jest... O, jest spoceni. Zwartość, spójrzcie. Spoceni, Halloween, Kurczango, Bizarre World, Bazmak, nadejście Robura, Bazgrole The Movie, Bazgrole 2 Złoto, zło musi być jeszcze większe i Bazgrole Game Over. O, piękne. To jest dobrze Atmos. To jest tak dobre, na pewno świetne. I ta kładka, to jest tak piękne, mi się tak podoba, to jest... O, już na to spojrzę sobie, o, będzie czytane, po prostu uwielbiam to. Dla mnie to będzie z miejsca kult. Pierwszy komiks z 2022 roku i taka niespodzianka. Czekałem, integral komiksów niezależnych, tak szerokiej gamy Bazgroli. Wow, musisz to mieć. Druga paczka w styczniu 2022 to komiks od wydawnictwa Jaguar. No, pewnie domyślacie, co to jest. Ja czekam na to bardzo. Druga część Heartstoppera. Wracają nasi koledzy Charlie i Nick. Ich przepiękna miłość. Miłość homoseksualna, przypominam. Chłopaki, którzy do siebie uderzają. Ten pan jest pewien już swojej miłości, a ten pan dopiero odkrywa w sobie
kim jest. Alice Osman zrobiła przepiękny komiks w konwencji oczywiście czarno-białej. Chłopaki właśnie, tu streszczenie jest, ma przypominajka. Okej. Przypominajka, co się wydarzyło. Zakończyło się, dosyć burzliwie. I pomimo tych prostych rysunków, historia jest pełna uczuć, pełna ciepła. To jest teen drama i w życiu nie spodziewałem się, że może tak napisać to. Widzę, że chłopaki już na dobre przyglądą do siebie. Tam mieliśmy pierwsze podchody, taką dosyć szczenięcką miłość. Pierwsze fascynacje, a będą pewnie też pierwsze kłótnie. No właśnie, tak podejrzewam właśnie pewnie problem w związku. Ciekawy jestem, czy ta magia z pierwszego tomu, ta fascynacja wzajemna zostanie... zostanie zachowana. Pierwszy tom pochłonąłem momentalnie, mówię wam, to jest coś cudownego. I tu widzę, że parę tekstów już dodatkowych. O, to końcówka? Na pewno końcówka, bo trzecia część będzie już niedługo w marcu. To jest wielki hit wydawnictwa Jaguar. Dla przypomnienia, teraz na tom pierwszy, polecam. Komiks ten znalazł się w mojej topce za rok 2022. Najlepszy komiks, który wydany został w Polsce. Mam nadzieję, że ta tendencja również utrzymała się w tomie drugim. Pomijając oczywiście, że to jest komiks LGBTQ. Nie interesuje mnie to. Przepiękna miłość, piękna historia. Szczerze polecam. Jeden z lepszych teen dram, jaki jest ostatnio czytałem. To jedziemy z tym paczkowatym interesem. Kolejna paczka, tym razem od Ashet. Jedziemy. Kolekcja Bohaterowie i Złoczyńcy DC. Może mitologia przyszła też. A to się okaże. Jak otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. Idziemy tam. O, jest. Bohaterowie i Złoczyńcy. Cztery tomy. Pięknie, proszę Państwa, pięknie. Cieszymy się, jest folia, jest zabezpieczenie. Piękna, kolorowa kolekcja. Ta panorama jest naprawdę super, bo jest kolorowa, pstrokata, pastelowe kolory i to mnie się widzi. Nie tak ułożone, tu można bliżej trochę zrobię Wam. O, 14, 15. Tam od 12. Do 15 i będzie cały Aquaman już. Jest Flash, jest Black Canary, to pojawi się cały Flash. Okej, to jedziemy z tym koksem. Moc Shazama. Co my tu mamy? To autorem jest Jerry Ordway, Peter Krause i Mike Manley. Nie znam. Ale z tego zobaczymy, to jest kilka zeszytów. Pierwszy numer reklamy serii o tym tytule. Wow. Będzie historia. Spójrz na daty. Jest pewnie wkładka. I spójrz na daty. 95 rok. I 94. No i takie całkiem stare te opowieści. Ta 90 były fajne. Rysunki też fajne. Rysunkowo jest godnie. Ciekawe. Wygląda tak w pełni lata 90. Jest spoko. O, tu już jest inaczej. O. Tu możemy zobaczyć to, że to jest zmiany. Tu już intro jest styl. Fajno. No i oczywiście są zapowiedzi komiksów, ale to są te, które jeszcze tu mam. Hawkman i Czak ze Stali. Moc Shazama. Jestem ciekaw. Rzadko jestem poeta postać, a filmy zaczynają się kręcić i są dobre. Idąc dalej, to co będzie, to Legenda Hawkmana. Ben Rapp i Mike Lark. Chudziutki tom, niezbyt duży. Co tam w środku? Trzy zeszyte serii. Legenda Hawkmana. Okej. Wkładka kartonowe, mocno rysunki. Bardzo mocno kartonowe. Z tego co widzimy. Trzy części, 2000 rok. Szybka, sprawna seria o Hawkmanie. Dużo akcji, trochę legendy. Nie będzie o rodzimym świecie. Mam nadzieję przynajmniej. Widzę, że jest jeszcze postać kobieca. Ciekawe jestem, które to są wcielenia Hawkmana. Zmieniają się te postaci. Zapach kolekcji. Dodatki oczywiście. Ale od razu widzę, że skąpe.
No, Tom cienki. Dodatki również. Okej. Okay. Legenda Hawkmana. Idąc dalej. Człowiek ze stali. John Byrne. To chyba było już. Mi się dobrze kojarzy. No właśnie, chyba było w KDC. Czytałem to już. Jestem pewien. Do końca. To się już upewnię. Prosunka nie pamiętam. No, takie remotki, takie starsze komiksy. No, John Byrne, ale remotki to niezbyt często i dobrze pamiętam, więc z chęcią odświeżę. Chyba, że to John Byrne, mi się dobrze go czyta. Rysunki klasyczne, to jest bodajże lata 90, koniec 80, tak? No, lata 80, tak. 86 rok. 3 lata młodszy ode mnie komiks. Ja pierdzielę. Dodatki. Od razu więcej. No właśnie, w przypadku starszych komiksów zawsze mam nic do powiedzenia. A dalej? No właśnie, zapowiedź. Green Arrow, który jeszcze mam, i Wonder Woman. Urodzenie jak pierwszy. No, to będzie dubel dla niektórych. Nie mam, ja się będę cieszył. Idąc dalej. To mamy ale gruby lasek. Ale grubasek. Green Arrow, łucznicy. Grubasek. No, z poziomu na ilość stron. Wow, to takie tomy robią? Spójrzcie. 264 strony. Takie tomy można tu mieć? Przy 240 było zawsze najwięcej. Ciekawe, autorzy. Mike Grell, Graham Morrow. Nic mi to nie mówi kompletnie. Może powinno, może nie. Rysunkowo. Ciekawie. Artystycznie. Mocno łówkowo. Bardzo mocno łuko nawet. 93 rok. Mi to przypomina pewnego autora. Daredevil był rysowany podobno. A to były dzięki gazet. I rysunków. Nie pamiętam tego autora. Czekaj, pamiętam, gdzieś tam z tyłu głowy to mam. Ale nie przypomina mi się teraz. I przejście do typowej kreski. Lat 90. 80. Dużo tego. Tyle Ginaroła. Nie jest to ulubiona postać. Ale widzę, że dymków za dużo nie ma. Będzie nastawienie na akcję. To dobrze. Zapowiedź. Drummen już była. Rok pierwszy. I Liga Sprawiedliwości na porządek świata też było. Dajcie mu świeże. Będę miał na twardo od baterii złoczyńców. Dobra. Ginna Arrow łucznicy. Superman człowiek ze stali. Dalej legenda Hawkmana. I co jeszcze? I moc Shazama. Już wkrótce będę czytał i będę recenzję na blogu. Kolejna paka, tym razem Empik. Ja już wiem, wy jeszcze nie. Tam są dwa komiksy, które wam za chwilę pokażę. Momentalnie otwiera. Rachu ciachu, nóż snita i mamy dwa komiksy. Jeden spodziewany, a drugi raczej pewnie nie. Bo na pewno nie spodziewaliście się, że zacznę kupować Sandmana. Coś, co kiedyś czytałem, pożyczone. Postanowiłem kupić na nowej oprawie graficznej. Wreszcie. Nie mogę otworzyć, dlaczego. Czemu mi się to dzieje, kiedy nagrywam boxingi. To jest straszne. Poszarpane. I jedziemy. Oczywiście DC Black Label już teraz jest. Nie ma niestety poprzedniej stajni. Nowa oprawa. No ładnie pachnie. To jest zapach czekolady. Lecący element. Klasyka. Przez duże K. Neil Gaiman. Wkrótce na Netflixie pojawi się ekranizacja. I mam zamiar sobie przypomnieć. Zaczynamy. A bo aż teraz było do druków. To jest chyba czwarte już, nie? I co tu będzie? Rysunki są turystyczne. Na pierwszy rzut oka właśnie wyglądają w ten sposób. No to nie jest nic takiego, co by było takiego genialnego. Tu się stawia na fabułę. Na właśnie na śmierć. Gdzieś tam pojawił się Lucyfer. I ten genialny spin-off, który wyszedł niedawno w trzech tomach. Się kończy powoli. Kolejne. Wow, tu widzę, że Egmont zaplanował całość. Już wszystkie kładki znane.
A, chociaż rozbieram też to dosyć szybko. Niezbyt grube, twardoprawa, klasyka gumontowa. Liczę na dane przeżycia, które były za mną. Teraz jeszcze raz. A dalej. Ape Sapien, mroczne i straszliwe. Czyli nareszcie mogę zacząć czytać dalsze części Hellboya, ponieważ ostatni tom Hellboya. Ach, robimy to do gościa z górnej półki, który otwiera to co prawda lepszym nożem niż ja. Zaczynam rozumieć, dlaczego zaczynam to robić. Potem zostanę takim hardcorem. Bo inaczej się nie da. No właśnie, ostatni tom Hellboya będę przeczytać. Blokował mi właśnie ten Ape Sapien. Mroczne i straszliwe, tom drugi. A po pierwszym tomie, który był obyczajówką w Ameryce, w czasie apokalipsy, gdzie liczyli się bardziej ludzie. Co to się stało? Skąd to zagięcie? Dobra, o, znowu zapach tuszu. Jakby rysunki tu już lepsze widzę niż poprzednio. No dużo ludzi właśnie dostał się do społeczeństwa. Co my tu mamy? Jakieś wizje? Ma postać, do śmierci pewnie i straszne rzeczy. No właśnie, bo to jest mroczne i straszliwe. No nie inaczej, spójrzcie. Będzie straszliwie. Będą potwory, będą dzikie opowieści. Te już widzieliśmy w BPO. Piekło na ziemi. Ape sobie podróżuje, widzę dalej, zostaje znowu sam. Ciekawe są te ogniste żaby, o co chodzi w tym wszystkim. Człowiek z łapą na twarzy. Trochę przypomina Echo z Marvela. A to coś innego. Co to za potwór? Jeszcze więcej potworów szamazarnych. Dobra, już pewnie sobie zdradzam fabułę. Nie chcę tego robić. Szkicownik. O, dużo rysunków kolorowych. Szkoda, że to nie ma Majka. Kobieta. Ojejku. A sobie zdradzam fabułę. I dlaczego mówię, że będę czytał dopiero Hellboya? Bo spójrzcie. BPO, tom czwarty. Ape Sapien, tom drugi i BPO, znany diabeł, ostatni tom, jest na końcu, po dwójeczce. Nie czytałem tego. A też się tutaj w tym momencie pojawia. Też wyszło, więc mogę czytać sobie. To już przeczytałem niestety, no bywa. Ale teraz to i to mogę zacząć właśnie czytać zgodnie z kolejnością oryginalną. Tego szukuję. Nie ma żadnego znaczenia. Wszystko jest teraz ok. Jakiś był błąd. Mam nadzieję, że już nie ma. Jest Hellboy. O, Amogurama. Ach, dobra. Parka z Empiku. Ape Sapien będzie czytane. Nie musi odczekać. Musi jechać dalej w uniwersum. I Neil Gaiman, Sandman. Klasyka przez duże K. Wracam po serial na Netflixie. Dzisiaj przyszła paczka z Gidia.pl z wielkimi komiksami. Ona jest tak duża, nie mam statywu, żeby ją rozpakować zawartość, więc po prostu pokażę wam paczkę. Taka wielka, piękna paczka. To jest nóż Snita, bo w środku ukryty jest między innymi Wolverine, tom pierwszy od Grega Rudzki. Zabieram się z pakowania i za chwilę zobaczycie, co znajduje się w środku. Sprawdzam całego zamieszczania z wielkością kartonu jest kalendarz kapitański 2022. Team of Comics, Ernesto Gonzalez, Kapitan Bzik. Tada! I mój ulubiony bohater. Uwielbiam Kapitana Bzyka. Te wszystkie piękne arty, które tworzy Ernesto Gonzalez. To jest piękna rzecz. Gonzalez, jesteś geniuszem. Pokażę tylko niektóre. W serce się rozgrzewam, jak gdy widzę takie rzeczy. Parę miesięcy. No, gwiazdek wiadomo ile. Taki mam ustrój. O, i tu nieprawidłowa ilość. Chyba trzeba będzie ukarać pana kapitana we wrześniu do szkoły. Nie zda. Przewiniemy sobie jeszcze. Może jeszcze grudzień. Albo inny miesiąc, który trafimy. Te arty są świetne. Po prostu była pandemia, były świetne. Jesień, listopad. To jest tak dobre. Tak, kalendarz będzie wisiał oczywiście w pracy, bo to jest jedyne słuszne miejsce, w którym powinien się znaleźć. Fajna rzecz, polecam kupić. Na pewno jest Gwidia.pl, tam gdzie kupiłem. Ja będę miał na ścianie.
A właściwa zawartość paczki to... Zaczynamy, jedziemy. Wydział 7, to już jest zeszyt numer 8. Kury i pazury, okładka limitowana. Ta zwykła nie przypada mi do gustu. Tak jakaś pusta jest. Zobaczcie, zapełniona, takie złoczące, jakieś psy, pieski. Nie jest to tak... Właśnie chciałem powiedzieć, że nie jest genialna, ale to wiem, się bardzo podoba. I tu mamy doktor Bogumiła Fischer. O, teraz dopiero widzicie. To jest główny bohater tego zeszytu. Każdy ma swój. Tym razem to pisał kto? Historia Maria Turek, Tomasz Kątny. Scenariusz, rysunki Krzysztof Budziejewski. Każdy zeszyt to też inny autor. Kładka mitowana Robert Adler. No właśnie. Robercie, bardzo fajna kładka. Chociaż ta, chciałbym wiedzieć, kto narysował to. Ciekaw jestem, czy też Robert Adler, czy nie. Jarosław Eisenmont. Ej, ty człowiek, mi grasz w różne rozdania na blogu. Jesteś twórcą? A ty jesteś, tak, bo kiedyś Marcin mówił mi, że robiłeś mu wrysy na blanki. No właśnie. Ale fajne arty. Są ciekawe historii. O, jakie one pieski. To przypomina pewną historię. Chociażby z Marvela. O, coś tu się dzieje nie tak. Nie chcę spoilować. Ludźmi też będzie się działo. Czasem na stronach są jakieś akta. Są akta i nie otwieram ostatniej strony, ponieważ coś może się stać więcej. Coś tu się pewnie działo. Jestem ciekaw. Chciałem zacząć to w formie zbiorczej, więc ludzie kupujcie, aby to kiedyś wyszło w omnibusie, bo to się nadaje tylko wyłącznie na omnibus. Szkoda, że wyszło tylko poza Polską. Wolverine tom pierwszy, Greg Rucka, już wspomniany przeze mnie, Mucha Comics, ogromny tom, 400 ponad stron, komiks miesiąca na blogu, komiksy. Ta-ra-ta-ta. Ach, jest trochę pary, bo przyniosłem prosto z dworu, więc widzę, że różnica temperatury robi swoje. Biała wkładka i te rysunki. Co do rysunków, skrótowy plansz, nie wiem, czy będę przekonany, bo to jest tak... Derek Robertson i Leonardo Fernandez. Robertson coś mówi. No tak. Jak pan na kacu, jak pan z rutaczką, to nie są zbyt szczęśliwe rysunki. Wygląda strasznie. Pamiętajcie, że Wolverine przechodzi przemianę w historii swojej od człowieka, który nie panuje nad swoją zwierzącą stroną, do praktycznie mentora. Jason Aaron dokonał niezwykłej przemiany tego bohatera. Zaczynając za dużo czasów schizmy przez swój run, który dostaliśmy całkowicie od Egmontu, tak? Cztery tomy grubaśne, które mi wszystkie się podobały. Nie bardzo się podobały. No, ten zapach. Taka mała dygresja. Teraz jest Rucka. Ponad z lepszych runów 11. Nasy zeszedł tą okładkę, to zrobili tomu. Ta okładka jest genialna. Świat robił okładki. Właśnie. Tuż kolory studio. Ach, nie dowiemy się oczywiście. O, jest i elf. Są różni bohaterowie. Powiedzmy, to jest Sabretów. Albo inne. Są i kobiety w życiu Wolverina. Są te bardziej mniej ubrane. Dzikie oczy. Ciekaw jestem, co będzie. Zastanawiam się, czy na historię. Jest i Sabretów. Nie, to jest ona. To, kto to jest? A ten sam, korzenocą. I zobaczymy coś dalej. Ciekawe, czy Mucha jakieś zapowiedzi mieściła. Brak tego tomu. A wiadomo, co będzie w drugim tomie. Wiemy. Dwóch publiczny. Zapowiedzi Muchy. Więc nie ma co robicie. Ale mało dodatków. Strasznie mało. Ale to miszcze grube. Zacne. Porównanie do Egmontu. Tu przykład Marvel Classic. Ma taki sam rozmiar jak Conan, który za chwilę będzie pokazywany. Większy format, więcej stron, Mucha Comics rządzi. Styczeń, sezon urkowy, tak podobnie jak lipiec, sierpień. Nadrobiam zaległości. Kryminal, Tchórz, Lawless, Ed Brubaker, Sean Phillips. Seria, którą powinien znać każdy. W końcu ja będę znał. Nadrabiam również Mucha Comics. Wydawnictwo jednak ma świetne portfolio. Zauważycie. Składam, że to są białostowskie zakłady graficzne. To pozdrawiam dla Michała Wąbaj. Człąbaj. Chyba się czyta twą ksywkę. W sumie nie zapytałem ci nigdy. Klasyczne otwieranie, które ja uwielbiam. Za to kocham zakłady białostockie, a ty nie lubisz tego. Tak, białostowskie zakłady graficzne. Pozdrawiam fanów. Świetny kryminał.
Ed Brubaker, on świetnie pisze nad Kapitan Ameryka, który również będzie w tym miesiącu. Za chwilę przyjdzie paczka z Egmontu z tymi komiksami. To jest naprawdę świetny scenarzysta. O rysunkach powiem sobie, że są dosyć krwawe. Wyglądałem porządnie, fabuła dorosły, lekko noir, albo i nie. No powiedzmy, jest taki klimat, jest. Liczę na dobrą historię, przede wszystkim, bo z tego Ed Brubaker słynie. I pomyśl, tak jest. Conan, rzecz, którą nadrabiam i która zapanowała trochę. Kurt, Basiek, jakkolwiek się czyta tego pana. Ten tom już wychodzi powoli z obiegu, z tego co widziałem, więc nadrabiam. Póki mogę, to kupiłem w Gidiapel. Jeszcze było. Dzień, to widziałem, już ceny rosną. Na Cineo nie oświadczymy tego. Chciałem to zawsze mieć, więc zaczynam zbierać. Aktualnie chyba czwarty tom już wychodzi od Egmontu. Rodziny legendy. Tu mi polecał Kamil, jeśli dobrze pamiętam. Świetne rysunki. Nie to co w kolekcji Ashed, bo tutaj widzę, że są rysunki zarówno warstwa kreski, jak i samego tuszu. I sam kolor jest świetnie położona, więc to się będzie fajnie zgrywało. I te rysunki mi bardzo przypadły do gustu, więc ten tom na pewno będę uwielbiał. To jest z rysownikiem. A, Kerry Nord, Greg Ruth. Trzeba przejść, bo mi każe, że to jest osobna prolog. Rysunki, nie, okej, zgadza się. Rysunki Kerry Nord właśnie, to widzę, że cały czas jego poziom będzie, to będzie super. Jaki jest Conan, każdy wie. Taki Wolverine, tylko w świecie Hyborium. Co robi, to robi. Robi to, co umie, najlepiej jak tylko umie. Niekoniecznie to jest przyjemne. Rysunki oczywiście, poziom widzę, spadł. Bądź kresówkowe, nadal jest krwiście, musi tu być. Conana uwielbiam. Nie zostawię go nigdy, będę czytał tylko co się da. Kilka adaptacji. Niedawno było Labrum. Świetnym trzecim zeszytem. Świetnym rysownikiem. Wkrótce będzie jeszcze ulubiony Córka Olbrzyma. Odkąd widzę, że tu jest więcej. Pewnie już to słyszeliście o tym, czytaliście. Jak nie, to zachęcam do uzupełnienia. Ja powoli zaczynam zbierać, żeby nie uciekło mi. Bo się wyprzedaje. Conan, Rodziny Legendy. Kryminal. Tchórz i Lawless, Eda Brubakera. Kolejny wielki Greg Rucka, Wolverine tom pierwszy. I oczywiście polski akcent, Kły Pazury, Wydział 7, zeszyt 8. Marek Turek, Tomasz Kątny, spółka. Polecam. Paczka do wydawnictwa Egmont jest zwykle pancernie zapakowana. To jest po prostu zawsze cudo. To nic nie ma prawa tutaj być zniszczone. Na dysie jest lekko bite, to i tak to są rysy tylko wyłącznie na taśmie. Wrócę do was za chwilę, bo nie ma sensu, żeby to pokazywać, bo to będzie walka z materią. A oto jest zawartość paczki. Zacznę od bajki dla dzieci. Wiem, że niezbyt lubicie na boksikach właśnie te książki. Często jest spadek w statystykach. No ale przypominam wszystkim, że mam dzieci i lubuję się właśnie w takich pięknych książkach, tym bardziej Taf, świetny autor, świetne rysunki, świetna forma wydania, czasami znacznie lepsza niż dla nas dorosłych. Rysunki zawsze piękne, historie przeważnie nie zawodzą, bardziej często niż u dorosłych, co jest ciekawą formą, ciekawą odskocznią, a takie czyta się bardzo przyjemnie. Ciekawie, po prostu uwielbiam. Synki będą zadowolone. Fajna seria w ogóle dla dzieciaków. Tomasz Kołodzieczak na MFC mówił o tym. Popieram i chętnie biorę. Dalej, wróćmy do Superhero. To co myślę najbardziej. Kapitan Ameryka, Ed Brubaker, Odrodzenie. To już jest szósty tom. Niesamowite właśnie, że czekaliśmy się takich dobrych czasów, kiedy Brubaker zdawano nas proste masowo. Przed chwilą mieliśmy Kryminal. A, to będziemy mieć Kapitan Amerykę obiecanego. Tak jak mówiłem, miał przyjść i mam Odrodzenie. Jestem ciekaw, jak wydawnictwo Egmont pójdzie, bo to zaczyna się już powoli wchodzenie w serię solowe Kapitana Ameryki, jak i Winter Soldiera, Zimowego Żołnierza.
Zimowego żołnierza. W tym momencie, że powiedziałem. W ogóle fajnie się mylę na tych filmach. Nie wiem, czy to ze stresu, wrażenia. Ciekawe. Kto rysuje? Ross, jak zwykle okładki, zapewne. Zobaczmy. O, minimalistycznie. Brian Hitch. No, jest ten właśnie ten fajny sznyt noir. Cały czas. Jest Natasza. Kapitan Ameryka odrodzenie i zaczyna powiedzieć historię. Kapitan Ameryka wraca. I Red Skull, odwieczny wróg, który ma dosyć dużo do powiedzenia. Jest Richards. Chyba jest Coulson, czy... A nie, to coś inny. Niespodzianka. Norman Osborn pewnie. Za czymś dalej. Kapitan Ameryka, Winter Soldier. Jakaś walka mentalna się spodziewam i tyle. A dalsze plany to... Tom siódmy. Proces. Ed Brubaker. O, ja cię kręcę. Ed Brubaker. Cały czas się spodziewałem. Tutaj pójdziemy tak mocno. A, dodatkowo oczywiście minimum. Same okładki alternatywne. Ach. Czemu się w ogóle spodziewamy? Ja nie wiem, czy na tym etapie jeszcze walczymy o jakieś materiały dodatkowe. Jeśli jak on sam się zaznaczy, że są dodatkowe materiały, to tych materiałów dodatkowych nie ma. Takie były ogromne, to były w Strażnikach. No, Szalana Mura w wydaniu DC Deluxe. Tam to było. Avengers. Jasona Aarona. Tom trzeci już, tak tutaj, że było prehistorycznych Avengers. No, stała się ostrość. Mało stron. Szkoda. Nowa drużyna Avengers. O wampirach będzie z Blade'em. Co się stało z Draculą? Czas też na innych. Super. Buy this comics or we'll kill this Avenger. Oh no. Sure you don't. Jest jakiś wampirek. Coś tu będzie go wykorzystywał na jakichś niecnych celów. Jakieś tajemnicze postaci. A, to jest ten. Wersja rosyjska Avengers. No tak. Dlaczego nie? Dużo ognia, dużo walki. I walka z Blade'em. Wojna światów się zbliża dużymi krokami. O właśnie, Avengers, powoli się zbliżamy. Avengers Spider-Man, życiowe osiągnięcia, Tony Stark, Norman, no, idzie powiem po kolei. Nic nowego, lekko pogięte. No, prostuje się. Całkiem przyjemno się czyta. A, no zawsze Aaron. Ja się pisze superhero, nawet się pisze. To coś w sobie ma. No, bez odwrotu do domu. To jest ten tom, w którym pojawia się Conan. Conan w świecie Marvela. A później będzie Savage Avengers i się cieszę, że Egmont to wyda, ale Boże, jak to brzmi? Conan w świecie Marvela, no dobra, no wiem. Conan jest w ramach praw Marvela, no mają to, nie? Wydawali te komiksy. I nadal wydawają. Aaron pisał. Poza fajnego Conana, co też mam, to czytał recenzję na blogu, ten wie. Nie dziwcie się, kad lubię tego. Życie i śmieć Conana, dobrze jak to było. No właśnie, to jest kontynuacja drogi bez powrotu, się dobrze kojarzę tam, tak? To tak było tam, gdzie wracał Hulk. Tam, gdzie wrócił Hulk. A tu nie wraca, tylko pojawia się Conan. Boże, jak to śmiesznie brzmi. Nie mogę tego przytrawić. A, cała ta postaci. Części rysownicy, rysunki. No jest paru rysowników, oczywiście. Część ósma. No, ale ładnie pachnie. Oni to wygląda przynajmniej. Coś o greckich bogach jest, jest i Hulk. O, wraca córka Godmastera. No to ciekawe. Zbiórka. Bym pewnie wspomniała znowu o Avengers. Fajne były właśnie poprzedniej części te przepisy właśnie, co myślą twórcy, jakie mam wspomniała w ogóle z Avengers. A kojarzę tak, a to jest pan, okej, okay, dobra, to jest bezpieczna kontynuacja, to widać. Gdyby ci, co tam czytali, to bym pokażyli, o co chodzi. A więcej istot wyższych, więcej przepychanek, Hulk w akcji. O Boże, jakie Cerbery, co to jest?
Jest Conan. Conan w Marvel łączy się z Avengers. Piękne. To musi być cudowne. Jest Groot. Przepraszam, Groot, tylko jest Rocket. Przypadkowo tego Groota. Conan, jeszcze raz Conan. Conan w Marvelu. Cały czas przeżywam to jak mrówka, okres. Masakra. Chcę, że tego nic nie wynika. Ciekawy układ kadrów. O, co oni zrobili? Dlaczego dostałeś tak Vision? No. Przynajmniej powierzchnią, ten tom wygląda ciekawy. Jestem ciekaw, naprawdę. Pamiętajcie. Conan w Marvelu. Armada, tom drugi. Wydanie zbiorcze, zapewne kolejne cztery pomniejsze. Z moim ulubionym otwarciem widzę. I niezgarne są białostockie zakłady graficzne. Po raz kolejny pozdrawiam wielkiego fana tych zakładów. Ja kocham ich za to, jak to robią, w sensie te otwarcia. Na pewno płyskąca, a jedziemy też do drukarni. To będzie Dika z Poznania. Wszędzie już jest Monster House. Tak jest, drugi oprawa, wiosłowskie graficzne. Jest, a piękne otwarcie, lubię to otwarcie, naprawdę świetne. Tutaj ta główna bohaterka błyskuje, tym razem w ubraniu. No właśnie, armada statków, tam się wziął tytuł. Kto taki tytuł wymyślił to? What the heck? Cokolwiek to oznacza. Bo ja nie wiem. I widzę, że już zaczynam przechodzić tutaj. Właśnie, bo są te pierwsze, te podejścia są. Mniejszy tomów, teraz większy. No właśnie, i mamy naszą super bohaterkę. Która ma nadzwyczajne zdolności i przeżywa pewne przygody związane z tym, że jest dobrym szpiegiem, bo nie można wykryć jej umysłu, jej myśli. A widzę, że jest kolorowo, zabawnie, ale pozorów, no tak, dużo polityki, akcji. Po przeczytaniu Sari, Suda Lane, ten format wydaje mi się mały. A mam tu jeszcze Sarię. Czekajcie, dlaczego mi się to wydaje małe? Jest pod ręką. Już Saria ma taki format. Spójrzcie, no wystaje. Przesuniemy trochę. Tak wystaje. Frankofony to tylko w dużym rozmiarze. Są dawane właśnie Studio Lane, jak i Lost in Time. A teraz kupmy się raczej cudowny zapach. O, wygrzysz kłopoty. Dorasta nasza bohaterka. Szczerze zapomniałem, jak ma na imię. Tego nie mówię, jakie ma na imię. Ale mam nadzieję, że sobie szybko przypomnę. Pierwszy tom. Świetny. Fajnie to się czytało. I jest zapowiedź, taka minimalistyczna okładka tomu zbiorczego numer 3. Szkoda, że taka minimalistyczna. Mogła bardziej wypełniona być. To jest świetnie. Pierwszy tam też był, a tutaj strasznie minimalna. No ale okej. Okay. Armada tom drugi. Avengers bez drogi do domu. Avengers Wojna Wampirów tom trzeci. Jeszcze jest Captain America Odrodzenie Blue Baker, to tom szósty już. Mało kto pisze o tym aż szóstych. I do Jaciaków też coś mamy. W Cieniu Drzew, takie sobie lato od genialnego scenarzysty, rysownika Dave'a. Tyle od Egmontu. To chyba ostatnia paczka w miesiącu styczeń 2022. Czytam.pl. Tym razem było na tyle niwy, że zamówiłem sobie. Przykład wam pokażę, jak wygląda pakowanie. Pan uchwyt dostałem w postaci folii, trochę obite. Nie wiem, czy jest tak pancernie jak u innych, czy w ogóle jest folia ochronna. W sumie zawsze kupowałem na miejscu, to jest firma z Poznania, co kojarzę. Zawsze na osiedlu Żegrze. A teraz dostałem paczkę konstrukcji dosyć dziwnej. I praktycznie zero zabezpieczenia. Zresztą to się odbija na komiksach, ale jedziemy z tym koksem. Co my tam mamy? Sam nie panuję na tym, co zamawiam. Błohohohoho. Taki żarcik. Folia na bok, nóż na bok. Postanowiłem sobie, że w roku 2022
będę kupował wszystko, co puszcza Kultura Gniewu. Dlaczego? Bo przeważnie wygrywa mnie w topce komiks z tego wydawnictwa. Więc zakładeczka, prezencik, jest tym miękka. Nie zdążyłem jakich okładek, więc postanowiłem zamówić wszystko, co wydaje Kultura Gniewu. I oto idzie pierwsza rzecz, załoga Promienia od Tilly Walden. Ponoć jeden z lepszych komiksów, widzę już recenzje wypływają. Nagrywam to, to jest 26 stycznia. Tego jest dosyć dużo już na internecie, widziałem dwie recenzje, są już na stronie Kultury Gniewu. Ciekawy sposób wydania, wszystko okładka, pikrowy, wolny zapach tuszu. Właśnie brałem Kiwon. No właśnie ciekawe, dlaczego on się tutaj właśnie wypowiada o tym. Nie wiem, czy polubię, bo jest nie ta czcionka, nie lubię tej czcionki. Strasznie czcionka mi przeszkadza w takich historiach. Ale to ponoć nie jest historia zwykła, nie jest to science fiction, tylko bardziej skoncentrowane na miłości, na uczuciach. I na to właśnie liczę. Lubię takie ckliwe historie uczuciowe. Objętość dosyć duża, ale widzę, że pójdzie dosyć łatwo, bo taką podatą końcówkę wam pokazuję. Zostająca stron. Są takie fajne. Nie są nachalne jakieś, przyjemne. Skoncentrowane na historii. Kto to rysował? Ta sama osoba. Tłumaczenie. O, Maceli Szpak. Lubię go tłumaczenia, znaczki są fajne. Scenariusz, rysunki. A, Tilly Walden. Okej, okay, ona sama wszystko. Przyjemne takie. Lubię. Jest jakieś informacje o niej. Trochę biografii. I kosmos. Okej, okay. Pierwsza rzecz Kultury Gniewu ze stycznia. Dalej, uwaga, znowu Kultura Gniewu, tym razem w postaci imprintu Krótkiej Gadki. Piotr Nowacki, Maciej Jasiński i Tomasz Kaczkowski. Piotr Nowacki to jest osoba, która stworzyła OM, apetyt na przygodę. Mój syn uważa, że to jest najlepsza jego bajka, którą ma. Więc no, idąc tym tropem, postanowiłem kupić coś więcej od Piotra Nowackiego. Teraz czas na Misia Zbysia, detektywa. No, to już jest znana seria, więc pewnie już niektóre osoby was mają. Takie pewnie się ucieszą. No i zobaczymy, czy tym razem takie podejście się sprawdzi. John Bakker też tak łyknie i będzie powtarzał sobie. Tu widzę, że jest NT wydanie, bo jest cała seria. Więc będę sobie pewnie zbierał, jak się spodoba. Zobaczymy, co dopowie. Mam nadzieję, że ziemkowi się spodoba. Wielki bałagan. Dziwne to. Takie jasne. Okej, okay. Idąc dalej. O, to jest kolejny pewnie hicior. Stworzyć komiks. Mam coś takiego jak zrozumieć komiks. No właśnie czytam. Scott McCloud. To jest ten pan, który napisał tygodnika, że pamiętam, nie. Chyba to była ta opowieść o nie zakładnik być może i coś jeszcze było w tym artyście, co tak rzeźbę zrobił, bo też on tam napisał. Takie. Z tego powinno być właśnie. Nie ma pewnie biografii. Tak czy jak każdy bardzo pozytywnie tego autora. Format tych komiksów, zawsze myślę, że to jest mniejsze. Jak stworzyć komiks, czyli co się dzieje od momentu pragnienia do jego spełnienia. Ciekawe, czy jest tak samo jak poprzednio. No, tu jest więcej. Pisteś jest ogromny w porównaniu do poprzedniej części. Ale jest naturalna kontynuacja. W różny sposób. Z tego, co przeczytałem już parę naście stron, to się fajnie różno czyta. Oczywiście czarno-biały jest. Tłumaczony wykład. Sposób przystępny dla każdego. Jak narysować komiks, jak oddać emocje za pomocą środków, które sam opisał, żeby było zabawniej w poprzedniej części. A teraz wykorzystuję to jako naukę. To się w ogóle przyjemnie czyta. To niby naukowy wykład na podstawie różnych materiałów. Ciekawe, czy znowu się opar na tych samych twórcach na przykład.
No okej, okay, to jest podzianka. Nie chcę wam zdradzać. Będą dwie recki. Pierwszy będzie rozumieć komiks, a później stworzyć komiks. Tak od razu machnę sobie. Nie to łatwe do czytania. Dalej, kultura gniewu. Geneza. Kolejna rzecz. Białostockie zakłady graficzne. Lubię to otwarcie. Dzięki temu szybciej robi się unboxingi. Twarda okładka tym razem. Boom Studio. O! Zobacz, rebelka, no tak. Rebelka. Na środek. Te rysunki. Tego się akurat nie wyrzuciło tyle. Recenzji. Z poprzednika. Od Kultury Gniewu. Tu bardziej mi rysunki zauroczyły. No właśnie, tematyka. Liczę na świetną zabawę. Świetne rysunki, które widzę, że są. I będzie dobrze. Trochę post-apo, science fiction. I mam nadzieję, że też tu znajdę gamę przeżyć. Ciekawe wizualizacje. Ciekawa tematyka. Będą potwory i stwory. O, to będzie pewnie dobre sci-fi post-apo. Będzie dobra zabawa. Oj, będziemy się bawić. O, jaki coś, jaki stworek jeszcze w międzyczasie. Coś nie wygląda mi na, to, na typową książkę. Budowy komiks od Kultury Gniewu. A może to dobrze. Tak jak Sumorony są najfajniejsze. Dalej, co tu mamy? Prawnicze żółwia ninja. Amber. Chciałem dotknąć to. Faktycznie to jest takim kiepsko wydane w takim formacie. Format jest większy niż to zazwyczaj jest w komiksach Marvelowych czy też Egmontowych. Być może to trochę usprawiedliwia cenę. A może nie, bo kupiłem praktycznie połowę na czytam.pl, czyli parę złotych, i to jest dla mnie satysfakcjonujące. Ponoć to jest dobry run. Dobre tłumaczenie. Michał się zachwycał. I teraz kupując dwa pierwsze tomy, zapewnię sobie jeden story arc. To się wydaje, że to będzie dobra decyzja. Shredder. Żółwie ninja mi się kojarzą z dzieciństwem. W Polsce to jest kult, ale normalnie każdy wydawnictwo, które się bierze za nie, zażyna tę serię. Kupiłem, bo taki jest mój niejasny plan, żeby wesprzeć Amber, żeby wydało to dalej. Być może po drodze zmądrzeje i zacznie wydawać to w formie odpowiedniej. I zaczynamy teraz tak. Duże wydanie. Za chwilę gdzieś tu mam Marvela, porównamy sobie. Jest i Marvel Classic. Zobaczcie, taka różnica jest. Czy coś jeszcze nie ma? Ok, zaczyna mieć sens powoli. Ta cena. Ok. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Eastman, Waltz, Duncan. Nic mi to nie mówi. Rysunki, zeszyt pierwszy, drugi, trzeci. No tak, trzy zeszyty WDW. O, zeszyty wyglądają zacnie. Większy format. Robi swoją robotę. Gnęza żółwi znowu. Szybko to mija. Zaraz zeszyt drugi, za chwilę trzeci. Po wszystkim. Jak to wygląda? Naprawdę. Zacnie. Coś tam Amber robi. Aha! Od razu. Wszystkie trzy tomy już. Dalsze. Łe. Wszystkie kładki już mamy. Do tomu szóstego mam plany. No okej. Okay. Oby wyszło. Nie ma chęci, bym kupił. Wojciech Żółwia Ninja, tom drugi. Ponownie Amber. Cztery. Wiele do nauczenia. A czemu to jest w taki sposób? To nie jest zeszyt piąty? Okej. Okay. Rysunki takie same. To na kontynuacja tej historii oczywiście. To są bohaterowie. Te rysunki. No tego właśnie. O, rysunki pana Eastmana. Chyba było w zbiorczym wydaniu chyba w Fantagorii. Którzy też udupili. I to mam dalej. A, to w ogóle reklamy wszystkiego. I ten tom nie jest taki gruby. Jest plan na 6 tutaj już.
na 6. Sonika jest, nie wiem, tam jest pan na 6, a tu było na 8, tak? Wrócę sobie, bo nie na 6 też. No właśnie, na 6. Okej. Okay. Amber, Ruby Ninja. Ciekaw jestem. I tak obiecałem sobie. Kultura Gniewu, Geneza, Stworzyć Komiks oraz Załoga Promienia. Tego jeszcze leciaków mi zbyć detektyw na tropie. Cześć, a teraz czas na wyniki rozdania. Odpowiedź na pytanie, które zadałem, to oczywiście Marcin Lechna. Osoby, które wskazały prawidłowo to imię i nazwisko, będą użyte z losowaniu, w którym pomoże mój syn Ziemek. Ziemku, chodź. Tu masz listę osób, które odpowiedziały prawidłowo na konkurs. Proszę z tej listy wskaż jedną, która wygrała. Ta osoba, tak? Dobrze. Więc zwycięzcą jest Acun22. Serdecznie gratuluję.